Pan samochodzik. Zamek w malborku. Wstęp. Ten dzień, 23 stycznia 1945 roku, Franza Nogale, stojącego przy ruinach berlińskiej kamienicy, nie zaskoczył niczym. Właśnie patrzył jak przymusowi robotnicy z połowy Europy rozbierali budynek, w którym przez te wszystkie lata wojny znajdowała się jego mała kawalerka. Franz Nogala. Jako oficer miał pewne prawa niedostępne w czasie wojny cywilom. Te przywileje były nawet większe niż niektórych oficerów starszych stopniem. Nogala wykonywał tajne misje w całej Europie. Przez jakiś czas służył nawet w alianckim wojsku, a wszystko po to, aby realizować polecenia tylko jednego człowieka. Jakiś ubrany włachman jeniec odrzucał właśnie na bok stare pudełko od butów. Ktoś postronny uznałby to za odrzucenie kolejnego śmiecia, ale przewiązane sznurkiem pudło było łakomym kąskiem, który miał wylądować w dłoniach innego jeńca. Nogala chwycił pudło w locie. Jeńcy zakleli. Franc Nogala dobrze znał to słowo, tak często wypowiadane przez jego niedoszłych kolegów frontowych. Pilnujący więźniów, staruszek poruszył się i zdjął z ramienia wysłużony mauser. Nogala pomachał do niego ręką i na migi dał znak, że to jego pudło. Potem fachowo sklął wściekłego jeńca operując koszarowym słownictwem. Cierpliwość opłaciła się i po godzinie stania, ze stertę gruzów, Nogala odzyskał jeszcze zawartość niewielkiej metalowej szafki oraz parę lakierek. Z szafki ukradkiem zostawił jeńcom butelkę wódki. Nogala od jakiegoś czasu nie pił. Odgłos samochodowego silnika był w tych czasach rzadkością zwłaszcza jeśli miał to być duży, paliwożerny Mercedes. Taka wojskowa limuzyna właśnie zatrzymała się przy resztkach krawężnika. Nogala obejrzał się. Przed nim prężył się młody porucznik, widać było, że po krótkim kursie oficerskim. No. Nogala odpowiedział na salut. Poszukuję Majora Shariffa. oznajmił oficer. Harif to był pseudonim nogali, który naprawdę nazywał się Franciszek Noga. Urodził się na Górnym Śląsku, w Katowicach, tuż po tym jak Polska wygrała walkę o tę część Śląska. Jego ojciec był Polakiem i pewnej nocy zabili go nieznani sprawcy. Franc pamiętał, jak mając kilka lat, z przestrachem patrzył na granatowe mundury polskich policjantów i jak mówili do jego mamy, rodowitej Niemki. Że zabójstwa pewnie dokonali tamci z zagranicy. Mama tylko płakała i nie odpowiadała na żadne pytania. Po pogrzebie i długich przemówieniach, matka wzięła małego Franza, dwie walizki i wyjechali do kraju tamtych, za granicę, do dziadków Franza, których dotąd nie widział na oczy. Franz zamieszkał w Bawarii, kraju mleka, ciężkiej pracy i dziewczyn, które zawsze wydawały mu się nazbyt szerokie w biodrach i ramionach. Nogala rzeczywiście miał na płaszczu dystynkcję majora. To w wojsku od zawsze był stopień zapewniający maksimum władzy przy minimum odpowiedzialności. Dawał bardzo dużo swobody i wolności, którą Nogala lubił najbardziej. Franc podszedł do drzwi Mercedesa. Popatrzył na zakurzone lakierki i ostrożnie odstawił je na chodnik. Tylko tyle mi zostało z całego życia. Nogala uśmiechnął się do porucznika. Rozumiem. Panie majorze, te naloty brytyjskie i amerykańskie są bardzo uciążliwe. Uczyłeś się feton? Nogala roześmiał się. Uciążliwe? Nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, ale mieliśmy niezwyciężoną Luftwaffe. Niedługo zobaczysz nad miastem tylko samoloty z czerwonymi gwiazdami. Młody porucznik zacisnął usta i czekał, aż Nogala wsiądzie. Zatrzasnął drzwiczki za majorem i usiadł obok kierowcy. Franz położył pudełko i małą metalową skrzynkę obok siebie na siedzeniu. Porucznik Winsicki wściekle uderzył hełmofonem obok swojego T-34. Kapitan Diaczenko wrócił z odprawy w sztabie, gdzie zgłosił swoją kompanię do zwiadu. Tradycyjnie mieli jechać prosto pod lufy niemieckich dział przeciwpancernych. Winsicki nieraz miał na muszce swojego działa tył wieżyczki Diaczenki i miał ogromną ochotę kazać strzelić. Wiedział, że działonowy bez chwili wahania wykonałby rozkaz. Jaśnie hrabiemu coś nie pasuje. Krzyknął Diaczenko Kapitan doskonale wiedział z kartotek, że pradziadkowie Winsickiego należeli do polskiej szlachty, która po powstaniu styczniowym została wywieziona na Syberię. Winsiki był dobrym komsomolcem, ochotnikiem, odważnym oficerem. Sam zniszczył kilkanaście działów. Sześć czołgów wroga i miał współudział w zniszczeniu Tygrysa z dywizji SS. Winsicki służył w pandemiekach od 1943 roku, co było niezłym wynikiem i Diaczenko wiedział dlaczego tak jest. Winsicki był nad wyraz ostrożny. On, Diaczenko, miały za to szczęście. Nie, w porządku, Winsicki wyjął blaszane pudełko z tytoniem i skręcał długiego papierosa. Będę ze swoim plutonem osłaniał nasze tyły. Nie, diaczenko uśmiechnął się. Pojedziesz za mną. Tej nocy mało kto w kompanii diaczenki spał. Tankowano czołgi, uzupełniano amunicję, starannie pakowano rzeczy w czołgach. Na długo przed świtem załogi dziewięciu czołgów stanęły w kole i wypiły szklankami strzemiennego. Za 23 stycznia. Diaczenko wzniósł toast. Wyruszyli. Zwykle po dwudziestu kilometrach stawali zatrzymani ostrzałem okopanych niemieckich czołgów i dział lub natykając się na pole minowe. Tracili jeden lub dwa czołgi, szukali obejścia i szli dalej zostawiając ciężkie walki innym. Tym razem było inaczej. Diaczenko zakazał im strzelać, a Rosjanie jechali wzdłuż kolumn uciekinierów. Dokąd my jedziemy? Działonowy zagadnął Wińsickiego. Nad Zalew. Kuroński? Głupiś, kola, Winsicki uderzył pięścią w hełmofon kolegi. Wiślany, to na północ od miasta Elbing. Duże to miasto? Duże, Winsicki przenosił wzrok z mapy w wizjer peryskopu. Cholera. Co jest? Chłopaki będą mieli tam dużo łupów, a my tylko jakiegoś mostu znowu będziemy pilnowali. Jesteś w kompanii kapitana Diaczenki. Przywieziesz do domu garść medali. Ja bym wolał zegarki. Winsicki roześmiał się i patrzył na drogę. Woźnice, głównie kobiety, niechętnie zjeżdżali z drogi. Ale było też tak, że uciekinierzy przyjaźnie machali rękoma. W pewnym momencie Winsicki zaklął tak szpetnie, że jego załoga poderwała się z miejsc. Czołgi zbliżały się do kolumny pięciu wojskowych ciężarówek. Bądźcie gotowi, Winsicki do krtani przycisnął laryngofon. Niemcy jednak zjechali na zaśnieżone pobocze. Nikt nie wyglądał na nich z szoferek, nie poruszyły się plandeki. Minęło kolejne nerwowe pół godziny. Tym straszniejsze, że Winsicki widział jak przedostatni czołg zmiażdżył dwukółkę, którą powoziła najwyżej czternastoletnia dziewczynka. Po drodze potoczył się wiklinowy koszyczek, w jakim niegdyś wożono noworodki. Wjechali do jakiegoś miasta. Winsicki przez uchylony władz widział mury zamku na wysokim wzgórzu. Kilkaset metrów za miastem Diaczenko przerwał ciszę radiową. Wozy kolejno zgłoś się. Rozkazał. Dowódcy czołgów odpowiadali, ale brakowało dwóch maszyn. Diaczenko wyjrzał. Rzeczywiście, dwóch zgubiło się w mieście. Nagle po obu stronach drogi wybuchły pociski. Uciekinierzy z wozów na drodze. Z przodu, na poboczu zaczęli krzyczeć i kryć się. Po tym krótkim ostrzale Niemcy widocznie uznali, że zginie zbyt wielu cywili. Diaczenko kazał jechać powoli trzymając się uciekinierów. Czołgi stawały, szarpały się w kolejce w Grunau, na południe Otelbinga, jedynym przejeździe do miasta przez rowy przeciwczołgowe. Winsicki mu podspływał po całym ciele i tylko nerwowo obracał się ze swoim peryskopem. Nieoczekiwanie porucznik ujrzał tramwaj pełen ludzi. Otwarte sklepy. Przetarł oczy. Wasyl. Krzyknął do kierowcy. Widzisz to co ja? Tak, widzę. W tempie marszowym dojechali na duży plac z budynkiem wyglądającym jak ratusz. Wasyl, a starczy nam paliwa, żeby tak dojechać do Szwecji? Zarychotał kola, działo Wtedy gdzieś z tyłu huknęło. Siódmy oberwał. Nadszedł meldunek. Ognia, ognia. Diaczenko przez radio nadał rozkaz. Momentalnie wnętrze czołgu Winsickiego wypełnił dym. Sekretarka znacząco machała wypielęgnowaną dłonią odpędzając obłok dymu z cygara nogali. Franz Nogala nie zwracał na nią uwagi. Była jak dla niego zabrzydka, zbyt sucha, mimo najwyżej 25 lat. Widać było. Że była rozpieszczona przez generałów i pułkowników, którzy zapraszali ją do najmodniejszych restauracji w Berlinie, dopóki to miasto jeszcze normalnie funkcjonowało. Proszę. Porucznik otworzył drzwi gabinetu. Za oknami widać było ośnieżony park. Przy biurku stał oficer i przyglądał się Nogali. Witaj, przyjacielu. Odezwał się do Nogali. Wydobrzałeś po ostatniej wyprawie? Kuchnia w Chicago lepsza niż w koszarach. Ale za kilkadziesiąt lat ludzie znienawidzą te hamburgery. Przejażdżka w kajucie łbota ekscytująca. Zwłaszcza kiedy marynarze, z którymi może jadłem frytki w Nowym Jorku, mieli ochotę wysłać mnie na dno Atlantyku. Kiedy już dotarłem do domu, to zobaczyłem, że go nie ma. Wiadomo, co nasi towarzysze broni zrobili z naszym staruszkiem? Słyszałem o twoim domu. Rozmówca nogali z troską pokiwał głową. A stary. Wciąż go trzymają. Podejrzewam, że to z Hellenberg chce mieć dobrą kartę przetargową. Te pudełka to coś ważnego? Tylko to mi zostało, przyznał Nogala. To coś specjalnego? Chciałbym to wysłać w pewne miejsce. Wiem dokąd siwy mężczyzna wziął obie paczki. Pamiętasz Alt-Hristburg? Te wykopaliska? Zdziwił się Nogala. To było tyle lat temu. Franc Nogala przypomniał sobie pewną dziewczynę z Dolnej Saksonii, jak i on należącą do młodzieżowej organizacji, która w nagrodę za dobre sprawowanie wysłała wychowanków na wykopaliska archeologiczne nadzorowane przez SS. Wtedy Nogala pierwszy raz całował się. Dziewięć. Nie, miała piętnaście lat, odparł rozmarzony Nogala. Przepraszam. Zreflektował się, że palną głupstwo. Czy wtedy SS coś znalazło? Kiedy tam byłem, to nic szczególnego. Podejrzewam, że jednak nasi przyjaciele SSS coś tam odnaleźli i ze swoimi poszukiwaniami przenieśli się do Marienburga. Wiesz, gdzie to jest? Na południe Binga. W Marienburgu jest ich człowiek, który wciąż czegoś szuka na zamku. Czemu nas to tak interesuje? Ten ktoś ma wszelkie pełnomocnictwa o dwójkach Heiniego. Niedługo Marienburg znajdzie się w rękach Sowietów. Ale wiem też, że tylko ty będziesz potrafił tam przetrwać. W tych niespokojnych czasach warto mieć coś, na czym tak zależy Himmlerowi. Po pierwszym strzale ulice miasta jakby wymiotło. Wińsicki rozglądał się za dobrym celem. Wystarczyło, że w oknie poruszyła się zasłona, już kazał Koli, by strzelał tam z karabinu maszynowego. Wasyl dodał gazu i T-34 mknął turkocząc gąsienicami po pruskim bruku niemal wyprzedzając wóz dowódcy. To byli jacyś zapaleńcy z pancerfaustami, pomyślał Winsicki. Kiedy czołgi mknęły przez miasto, znalazł się jeszcze jeden odważny, uzbrojony w granatnik przeciwpancerny, który unieruchomił kolejny czołg. Diaczenko prowadził swoją kompanię na północ, w stronę zalewu. Kapitan odetchnął. Kiedy zobaczył płaską białą powierzchnię zamarzniętej wody. Nad brzegiem stało kilka domów należących do rybaków. Właśnie tam skręcił kapitan. Tu zaczekamy na naszych, oznajmił, kiedy wszystkie czołgi zajęły pozycje obronne i czołgiści łapczywie wdychali świeże i mroźne powietrze. Ten jeden atak rosyjski spowodował, że przez Elbing przemykała w pośpiechu fala uchodźców. Żandarmeria wyłapywała żołnierzy których przyłączano do zapasowego pułku dywizji Feldhernhalle i batalionów Volkssturmu szykujących się do obrony miasta. Gauleiter Albert Forster depeszował z Gdańska, że nakazuje zatrzymanie ucieczki, ale ewakuacji nic nie mogło już powstrzymać. Winsicki nie wiedział, że jednym strzałem wróg ratusza z armaty czołgowej zadecydował o losie Franza Nogali. Telefony na biurku rozmówcy nogali zadźwięczał. Tak? Oficer podniósł słuchawkę. Zajęli Elbing. Nie wiecie czemu? To był ostatni meldunek z ratusza? Oficer odłożył słuchawkę. Rosjanie są w Elbingu. Może to panikarstwo, może prawda. Nie mamy kontaktu z władzami miasta. Musisz odlecieć do Marienburga jeszcze dziś, nawet zaraz. Skąd ten pośpiech? Nogala nalewał sobie koniaku z butelki, która stała na biurku. Spójrz na mapę. Oficer podszedł do ściany. Tu mamy Elbing. Na zachód od niego teren Danzig-Niederung poprzecinany kanałami, a jeszcze dalej Wisłę. Gdyby Sowieci zdobyli Elbing i ten most na Wiśle, mieliby otwartą drogę na Danzig. Marienburg broni dostępu do mostu na Wiśle w Dirschau. Jeśli Sowieci już są w Elbingu, to mamy naprawdę mało czasu, bo musisz wykonać zadanie i wrócić. Zbliżają się trudne czasy. Nogala pokiwał głową na znak, że rozumie, o co chodzi jego rozmówcy. Godzinę później w mundurze z dystynkcjami kaprala Wehrmachtu stanął na płycie lotniska niedaleko Zossen. Wzorem brytyjskich spadochroniarzy miał ze sobą worek desantowy. Pełen podziwu przyglądał się maszynie, jaką oddano do jego dyspozycji. Był to czterosilnikowy Focke-Wulf 200 Condor, samolot dalekiego zasięgu. Który był postrachem alianckich konwojów arktycznych w pierwszych latach wojny. Paskudna pogoda, przywitał nogale pilot. Był to kapitan zikora, który wiele razy, różnymi maszynami, przerzucał nogale w różne zakątki Europy. Ale chyba sam firer oddał nam swój samolot na tę przejażdżkę, odparł nogala. On ma swój, a my mamy swój. Zikko szelmowsko uśmiechnął się. Kiedyś trzeba będzie stąd odlecieć i to bardzo daleko. Wsiadaj. Zawahał się patrząc na stopienie Nogali. Kapralu, będę mniej rzucał się w oczy. Wnętrze foke wulfa nie zachęcało do drzejmek, ale Nogala usiadł na składanym foteliku, włożył dłonie w wełnianych rękawiczkach pod pachy, zwinął się, pochylił głowę i już po chwili spał. Wiedział, że sen w najbliższych dniach będzie dla niego dobrem deficytowym. Nogala obudził się po godzinie i wyjrzał przez okienko. Zdziwił się widząc pod sobą tylko szarą płaszczyznę. Bałtyk, wyjaśnił zik kora, który podszedł do kolegi z termosem pełnym kawy. Robimy kółko, bo co prawda ci z Luftwaffe obiecali nam osłonę, ale diabli wiedzą, czy cokolwiek od nich wystartuje w taką pogodę. A Iwan? groźny. Gorzej może być z artylerią przeciwlotniczą. Zikora i nogala pili kawę i palili papierosy, aż pilota wezwał z kabiny jego kolega. Szykuj się, wlatujemy nad stały ląd. Zikora poklepał przyjaciela po ramieniu. Do zobaczenia. Strzelec, który obsługiwał górne stanowisko karabinu maszynowego, podszedł do nogali. Sprawdził uprząż jego spadochronu i kiedy zapaliło się czerwone światło, szarpnął drzwi. Do środka wdarło się zimne powietrze, a wiatr ponuro świszczał. Nogala stanął twarzą do wyjścia. Chwycił się metalowych ramę po bokach i niczym narciarz przed zjazdem alpejskim kiwał się w przód i w tył. Zabłysło zielone światło, i w tej samej chwili Nogali już nie było w samolocie. Strzelec próbował zobaczyć, czy otworzył się spadochron, ale w zadymce mało co można było zobaczyć. Lecieli tysiące metrów nad ziemią, więc Nogala miał czas, żeby otworzyć zapasowy spadochron. Franc Nogala nie potrzebował zapasowego spadochronu. Wolno opadał ku śnieżnej płaszczyźnie. Na lewo od siebie widział ciemny zarys jakiejś ogromnej budowli. Zikora jak zwykle był nieoceniony i zrzucił skoczka prawie w punkt. Zikora, gdyby chciał, wysłałby nogale na dziedziniec malborskiego zamku, ale po co? Nogala poczuł, jak jego worek na dwudziestometrowej lince dotknął ziemi. Lekko ugiął złączone nogi i po chwili przetaczał się po ziemi. Błyskawicznie zdusił czasze spadochronu. Zwinął go i włożył do worka, z którego wyjął broń i plecak. Worek wylądował w krzakach, a Nogala umazał grudkami ziemi swoją śnieżnobiałą kurtkę. Brudnymi rękawicami przejechał też po twarzy, aż poczuł w nozdrzach zapach gliny. Założył plecak. Do pasa przytroczył ładownicę z magazynkami do szmajsera, chwycił pistolet maszynowy, załadował go i ruszył w kierunku nogatu. Ta dziwna cisza niepokoiła Winświckiego. Za plecami czołgistów co jakiś czas huczał lód na zalewie. Po odległych drogach przemieszczały się jak świetliki przyciemnione reflektory jakichś pojazdów. Czołgiści siedzieli w swoich maszynach i czekali. Co godzinę na kwadrans. Odpalali silniki. Ci, którzy nie musieli być w czołgach, siedzieli w jednym z budynków i pili herbatę, jedli wędzone ryby i zagryzali je ciemnym chlebem. Pierwsza noc minęła spokojnie. Nogala dotarł do brzegu rzeki i rozejrzał się. Na moście kolejowym, na lewo od skoczka, panowało ogromny ruch. Pokładce przed zamkiem maszerowały tłumy uciekinierów. Nogala postanowił przejść po lodzie, najpierw do miasta. Przeszedł między zamkiem i kościołem i znalazł się wśród kilkusetletnich kamieniczek. Szybko znalazł otwarte na noc drzwi i opuszczone mieszkanie. Na chwilę zapalił latarkę, znalazł w kuchni pęto kiełbasy i kawałek starego chleba. Z takim prowiantem rzucił się na łóżko i czekał do świtu, powoli żując czerstwe kromki rasowca. Rano ostrożnie odsunął rolety i zobaczył tętniące pospiesznym życiem miasto. Kolumny piechoty szły po chodnikach. Jest nią przejeżdżały ciężarówki ciągnące armaty. Na klatce schodowej zastukały czyjeś kroki i nogala usłyszał podniecone młode głosy. Ktoś powoli otwierał drzwi mieszkania, potem delikatnie zamknął je za sobą. Nogala błyskawicznie wyszarpnął z pod kurtki pistolet z tłumikiem i wycelował go w wejście do pokoju. Było ich dwóch, młodych, z marynarskimi odznaczeniami na kołnierzach. Mały szaber ostro warknął Nogala. Młodzi żołnierze aż podskoczyli wystraszeni. Nogala kazał im usiąść przy stole i przesłuchał ich. Dowiedział się, że obaj służyli w 312. Batalionie Strzelców Morskich włączonym z całym pułkiem do kamp w Kruppe Marienburg. W południe mieli stawić się na zamku, bo ich kompania miała obsadzić starą krzyżacką fortecę. Nogala poszedł z młodzieńcami w kierunku zamku. Podziwiał kilkumetrowy posąg Maryi Panny z dzieciątkiem umieszczony w niszy zamku, ceglane potężne mury i zastanawiał się, czy w tej budowli można było coś ukryć. Przy moście prowadzącym na zamek stali wartownicy seses, ale na widok trójki żołnierzy tylko zasalutowali. Powodzenia! Nogala klepnął żołnierzy, kiedy weszli na dziedziniec Zamku Średniego. Mam tu pewną sprawę do załatwienia. Wzrokiem odszukał drzwi, nad którymi był napis informujący o siedzibie dowództwa twierdzy. Musiał skręcić w prawo i wejść do dawnego pałacu. Na schodach spotkał wielu żołnierzy z różnych jednostek przysłanych tu przez żandarmerię polową. Nogala ominął kolejkę i podszedł do młodego pracownika kancelarii. Lugus i Wirth. Gdzie ich znajdę? Zapytał. Kogo? Lugus i Wirth. Młodzieniec popatrzył na nogale. To żołnierze czy cywile? Nie wiem. Mieli tu być na zamku. To pana rodzina? Nie, znajomi. Niech ich pan sam sobie szuka. Nogala musiał zapisać się do rejestru żołnierzy, został wciągnięty do batalionu zapasowego części kamp w Krup, Marienburg i otrzymał kartki do stołówki żołnierskiej mieszczącej się w jednej z sal przy ziemia we wschodnim skrzydle zamku średniego. Dowiedział się także, że wszyscy obrońcy zamku mają zakaz wychodzenia poza jego mury, chyba że mają specjalne przepustki. Jeszcze przed kolacją nogala dowodził sekcją niszczycieli czołgów, czyli panzer Szurekiem z dwoma żołnierzami. Jeden z nich, Kurt, miał pięćdziesiąt lat i odznaczenia za wojnę na Bałkanach. Drugi, Maksymilian, był młodzieńcem z najnowszego zaciągu. Zgubił się w czasie przemarszu swojej jednostki. W sekcji nogali wyznaczono stanowisko obronne na zamku wysokim, w wieży zwanej Gdaniskiem. To bardzo odpowiadało Nogali, który mógł dzięki temu swobodnie obserwować poczynania pewnego młodego człowieka w mundurze SS, który większość czasu spędzał na oglądaniu murów zamkowych. Następny dzień też był spokojny. Cały świat postanowił chyba zapomnieć o Rosjanach i nie pokazywać się im na oczy. Drogi były puste, podobnie jak zalew i pochmurne niebo. W czwartek, 25 stycznia. Czołgiści usłyszeli jazgot i huk. Nasze katiusze wstrzeliwują się w miasto, cieszył się kapitan Diaczenko. W Marienburgu zawyły syreny alarmowe, zawarczały karabiny maszynowe i rozległy się wybuchy granatów. Nogala biegł sześćdziesięciometrowym tunelem do swojej sekcji. Co jest? Wrzasnął do swoich podkomendnych. Ruskie czołgi, Maksymilian zameldował podnieconym głosem. Nogala wyjrzał przez wąskie okienko. Ujrzał Shermana z czerwoną gwiazdą na pancerzu, jadącego nadbrzeżną drogą w kierunku mostu kolejowego. Lufa czołgu skierowana była prosto na wieże. Kryć się. Nogala rozkazał swoim ludziom. Kopniakami i szarpnięciami wygonił ich do korytarza. W samą porę, bo po chwili pocisk przeciwpancerny wyrwał w murze wielką dziurę i wyleciał z drugiej strony. Obrona kibla to stracona pozycja, mruknął Nogala. Zerkał z wyrwy. Jeszcze dwa. Dajcie tę rurę. Maksymilian podszedł z wyrzutnią pocisków. Ładuj. Rozkazał Nogala. Chłopak nie bardzo wiedział, jak to robić, więc zastąpił go kurt. Nogala położył się na stercie cegieł, wycelował i strzelił. Bez trudu trafił w ostatni czołg, który rozpadł się jakby był wydmuszką. Środkowy czołg nie wiedział, co się wydarzyło, a pierwszy, zbliżający się do baszt mostowych dopiero obracał wieżyczkę w kierunku gdaniska. Szybciej, szybciej. Nogala popędzał kurta. Sherman strzelił rozbijając dach gdaniska. Nogala starannie wycelował i po chwili płonął następny czołg. Nogala wyjrzał na nabrzeże chcąc zobaczyć, co robi środkowy pojazd. Ten próbował wjechać na lód. Koktajle. Wrzasnął. Maksymilian trzęsącymi się rękoma podpalał szmaty na butelkach z benzyną. Nogala rzucił trzy koktajle, jeden za drugim, w stronę Sherman'a. Trafił tylko jednym, ale to wystarczyło, by zapalić maszynę. Przerażeni czołgiści otworzyli włazy i szybko wyskoczyli na pancerz. Wtedy z baszty mostowej rozległ się terkot karabinu maszynowego. Martwi Rosjanie padli w śnieg. Nogala patrząc na basztę mostową widział, że przed zamkniętą bramą stoi z Mały samochód osobowy, amfibia, do której wsiada młody SS-man, śledzony przez niego na zamku. Otwarto bramę i samochód wyjechał na lód i popędził na północ. Nogala zastanawiał się, czy młodzieniec znalazł to, czego szukał, czy po prostu uciekł. Nie słuchał gratulacji jakiegoś porucznika, nie zwracał uwagi na obietnicę awansu. Jeszcze tego samego dnia zniknął i nikt nie wiedział, czy zaginął, czy zdezerterował, czy gdzieś się ukrył. Następnego dnia rozpoczął się szturm na twierdzę i walki o nią trwały dwa miesiące. Czołgi z kapitana Diaczenki pozostało tylko czekać na nadejście swoich. W czwartek po południu Winsicki zobaczył jadący brzegiem zamarzniętej rzeki niewielki pojazd wojskowy. Mała amfibia. Zameldował kola. Strzelimy sobie? Strzelmy, zadecydował Winsicki. Z odległości 300 metrów trafili bezbłędnie. Diaczenko był wściekły, ale uspokoił się, jak przynieśli mu czapkę, którą eksplozja wyrzuciła z samochodu. Dobra robota, trafiliście jakiegoś sesmana, Diaczenko pochwalił Winświckiego. Rozdział pierwszy. Kilka pierwszych dni nowego roku nie zapowiadało, że prędko uda mi się wyrwać z zabiurka w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Pracowałem tu w Departamencie Ochrony Zabytków, kierowanym przez Tomasza NN, zwanego też panem samochodzikiem z racji posiadanego przez niego dziwacznego pojazdu. Kiedyś była to samoróbka z silnikiem Ferrari 410 wmontowanym wręcznie wyklepaną przez jego wuja Stefana Gromiłę karoserię. Tamten wehikuł przestał istnieć dawno temu, ale pan Tomasz miał kolejne auto o zaskakującym kształcie, silniku o dużej mocy i szkielecie z maszyny niegdyś startującej w rajdach samochodowych. Zadaniem naszej niewielkiej komórki było poszukiwanie zaginionych dzieł sztuki i walka z ludźmi którzy chcieli nieuczciwie dorobić się na handlu zabytkami. Często działaliśmy wspólnie, a coraz częściej pan Tomasz powierzał mi samodzielne prowadzenie akcji w terenie. Tak się składało, że zimę najczęściej spędzałem w Warszawie, za biurkiem, porządkując dokumenty, ślęcząc w bibliotekach, śledząc aukcje dzieł sztuki. Tegoroczna zima przywoływała wspomnienia z dzieciństwa, kiedy u wuja Huberta spędzałem święta Bożego Narodzenia. Wuj mieszkał w Gajówce na skraju Puszczy Białowieskiej. Wyjeżdżał po mnie i mamę na stację saniami zaprzęgniętymi w gniadego konia. Pędziliśmy do domu wuja przez pola, a grube i ciężkie płatki śniegu zachowywały się jak hordy wojowników szturmujących zamek. Usiłując wedrzeć się w wąską szparę między szalikiem troskliwie zawiązanym przez mamę i futrzaną czapą, Którą nasadzał mi na głowę wuj. Śnieg oblepił oczy, mróz szczypał, a ja starałem się jak najmocniej zaciskać piąstki w rękawiczkach, by zachować choć trochę ciepła. Bat trzaskał, a wuj czasami specjalnie machał nim w kierunku świerków, pod którymi przejeżdżaliśmy, by posypała się na nas wielka kopa śniegu. Śmiał się przy tym chrapliwie, a z jego ust wydobywały się kłęby pary. Nawet w najtęższe mrozy ubierał tylko sweter i waciak W gajówce czekał na mnie kudłaty wilczur cywil Próbujący polizać mnie po twarzy Najwierniejszy kompan w czasie moich zabaw na śniegu i letnich wypraw do lasu Ciepło wielkiego pieca, pachnący świerk z długimi cukierkami Które każdego roku systematycznie podjadałem Ciasto drożdżowe cioci i wyjazd na pasterkę przypomniały mi się Kiedy spoglądałem za okno mojego pokoju te wspomnienia z dzieciństwa pozwalały mi uciec od smutnej zimowej rzeczywistości życia w mieście. Co rano widziałem ten sam rytuał: walkę kierowców z zamarzniętymi autami, ludzi marznących na przystankach i czekających na opóźnione autobusy, mróz, porywisty wiatr, raporty o utrudnieniach komunikacyjnych przeplatające się z entuzjastycznymi relacjami ze stoków narciarskich. Były też i wiadomości najgorsze z możliwych o wypadkach spowodowanych głupotą lub brawurą. Moje rozmyślania przerwał ostry dźwięk telefonu. Paweł? Usłyszałem głos pana Tomasza. Przyjdź do mnie, poprosił. Wziąłem notes i poszedłem do gabinetu szefa. Kiedy wszedłem do sekretariatu naszego departamentu, stanąłem zdumiony. Za biurkiem zamiast panny Moniki siedziała dziewczyna bacznie obserwująca brokat błyszczący na jej przeraźliwie długich paznokciach. Powoli podniosła na mnie wzrok. — Słucham pana? — odezwała się. Miała włosy sięgające ramion i ufarbowane w trzech odcieniach — blond, kasztan i bordo. Spod długich rzęs wyglądały na mnie brązowe oczy. Powieki umalowała na zimno-niebieski kolor, a miękkie, wydatne wargi błyszczały na różowo. Nie byłem pewny, czy brzoskwiniowy kolor policzków wynikał z jej wizyt w solarium, czy opaliła się tak na nartach w Dolomitach. Do pracy założyła białą bluzkę z gigantycznymi kołnierzami, sterczącymi jak skrzydła, kusy niebieski sweterek i spodnie biodrówki. A do tego białe kozaczki z metalowymi szpilkami i długimi czubkami. Gdzie jest Monika? Wydusiłem z siebie. Wzięła urlop, bo jej mama zachorowała. Przysłano mnie tu w zastępstwie. Jest szef. Wskazałem na drzwi gabinetu pana Tomasza to ten zabawny staruszek kimś kieruje? Zdziwiła się. Tak, mną i Panną Moniką wyrzuciłem z siebie tak, żeby wyczuła, co myślę o tym jej zastępstwie. Kogo mam zaanonsować? Spojrzała na mnie gniewnie sięgając po słuchawkę telefonu. Nazywam się Paweł Daniec. Nowa sekretarka zapowiedziała mnie i po chwili kiwnęła głową, że mogę wyjść. Panie Tomaszu Zacząłem mówić, zamykając za sobą starannie drzwi. Wiem, szef lekceważąco machnął ręką. Monika wkrótce wróci z urlopu. Usiądź proszę! Pan Tomasz sprawiał wrażenie, jakby czas dla niego się zatrzymał. Mimo poważnego wieku, wciąż wyglądał, jakby miał niewiele ponad pięćdziesiąt lat szczupły, nieco przygarbiony. W okularach z dużymi szkłami, Gęstymi siwymi włosami i pogodnym wyrazem twarzy wyglądał jak reklama dziadków. Przeczytaj. Podał mi list i usiadł po drugiej stronie stoliczka ustawionego w rogu gabinetu. To przy nim omawialiśmy wszystkie plany naszych akcji. List napisany był odręcznie. Ktoś bazgrał jak kurapazurem albo autorem był lekarz. Szanowny panie Tomaszu. Mieszkam niedaleko Starego Dzgonia i jestem lekarzem pediatrą. Oprócz pracy pasjonuje mnie historia i myślistwo. W czasie rozmów z pacjentami wielokrotnie słyszałem, że w tej okolicy przed wojną SS prowadziło tajemnicze wykopaliska. Nie za bardzo wierzyłem w te opowieści, do czasu, kiedy jeden z chłopów pokazał mi dokumenty sygnowane pieczęciami tej organizacji. Teczkę z tymi papierami mam u siebie i chętnie je panu przekażę, bo z relacji prasowych wiem, że zajmuje się pan tego typu zagadkami. Pozdrawiam, Tomasz Kardasz. Bardzo enigmatyczne, stwierdziłem, odkładając list. Jak przypuszczam, bardzo chciałbyś się przewietrzyć. Szef uśmiechnął się. W czasie takiej zimy? Zdumiałem się. No właśnie. Widzisz. Pan Tomasz pocierał rękoma kolana, jakby bolały go stawy. Chciałby mu piec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Ta szukał odpowiedniego określenia. Panienka, Rzuciłem. Młódka poprawił mnie Powinieneś dbać o maniery ona chce rozwiązywać z nami zagadki co? Pan doskonale wie, co zwykle wynika z pracy z takimi współpracownikami wiem przyznał, zadowolony z czegoś, pan Tomasz widzisz, ona jest córką jakiejś szychy domyśliłem się tak skończyła studia związane z reklamą i promocją. Chwilowo nie było dla niej etatów w wyuczonym zawodzie, ale ktoś, nawet nie pytaj kto, wpadł na genialny pomysł. Ta panna uważa, że ma zacięcie dziennikarskie i stwierdziła, że cykl reportaży o naszej pracy świetnie wypromowałby misję naszego departamentu. Szefie. Nie dokończyłem zdziwiony, że pan Tomasz mógł ulec jakiemuś naciskowi. Nie próbuj dyskutować. Pomyśl, mamy sensację. Wykopaliska prowadzone przez SS. To wspaniałe poletko do wymyślania najdziwniejszych teorii, którymi ty zakotłujesz w główce pani Anity. Przy okazji wyjazdu ona przemarznie i będzie miała dość eskapat. Napisze coś, znajdzie uznania u przełożonych, którzy ją przyjmą na inne stanowisko. Wszyscy zapomną o jej projekcie cyklu tekstów, a my będziemy mieli problem z głowy. Nie spodziewałem się tego po panu, odparłem. Słyszałeś o kopach w górę? Zapytał mnie z chytrym uśmiechem na twarzy. Nie. Byłem na szkoleniu z zarządzania zasobami ludzkimi. W wielkich korporacjach stosuje się różne metody pozbywania się mało kreatywnych lub niebezpiecznych dla firmy pracowników. Co zrobić z osobą, której dotychczasowa kariera mogła być wzorem dla reszty pracowników, ale wypaliła się. Nie można tego kogoś zwolnić, bo byłby to odeprymujący przykład. Przeniesienie do innego działu może być traktowane jako degradacja. Trzeba więc takiego osobnika awansować na stanowiska, na którym najmniej zaszkodzi firmie. Musimy myśleć strategicznie. Nie mogłem wydusić z siebie słowa. Świetnie. Ucieszył się pan Tomasz. Wstał i otworzył drzwi. Pani Anito, prosimy panią. Pani Anita weszła do gabinetu i przyglądała się nam. To Paweł, to Anita przedstawił nas sobie. Myślę, że jako młodzi ludzie powinniście mówić sobie po imieniu, tym bardziej, że już wkrótce będziecie współpracowali. Paweł pomoże w realizacji pani projektu. O! wargi Anity ułożyły się w kształtne kółeczko. Co będziemy robili? Wyjedziemy jutro w teren, oznajmiłem. Jutro? Anita zaniepokoiła się. Pokrzyżowałem jakieś plany? Ucieszyłem się. Byłam zapisana do kosmetyczki, ale chyba na wieczór wrócimy. To może być wyjazd nawet na kilka dni, zapewniałem ją. Na tym polega nasza praca w terenie, przyznał pan Tomasz. Będzie pani miała wspaniały materiał OSS. Wow, Anita wydobyła z siebie radosny okrzyk. O której wyjazd? Szef zapytał mnie. O siódmej. Prawie krzyknąłem Z ministerstwa rzuciłem wychodząc. Wściekły przemknąłem przez korytarz do swojego pokoiku. W liście był adres i numer w telefon Tomasza Kardasza, więc zadzwoniłem do niego. Nie mógł ze mną długo rozmawiać, bo przyjmował pacjentów, ale powiedział, że na nazajutrz ma wolne, więc może mi poświęcić cały dzień. Tradycyjnie, jak to przed wyjazdem w teren, dłuższy czas spędziłem w bibliotece, a następnie zrobiłem w sklepie zakupy. Wieczorem, jeszcze przed drugą, spakowałem bagaże i ułożyłem się do snu. Przed snem uśmiechnąłem się, bo wyobrażałem sobie, w jakim stanie psychicznym i fizycznym będzie rano Anita, zapewne nieprzyzwyczajona do tak wczesnego wstawania. Wciąż pamiętałem. Że złośliwość mało kiedy przynosi spodziewane efekty i ostatecznie odbija się czkawką. Jak z każdą tego typu nauką bywa. Tak i teraz zapomniałem o niej i miałem cichą nadzieję, że udręczona mina nity przyniesie mi satysfakcję. Wstałem wcześniej, by uruchomić i odśnieżyć wehikuł. Mokry. Świeży śnieg utworzył lodową skorupę na brezentowej płachcie rozpiętej na prętach nad kabiną. Zmiatanie białego puchu z długiej i szerokiej maski o kanciastym kształcie trwało długo. W końcu, chuchając w dłonie nim wnętrze wehikułu odpowiednio się nagrzało, podjechałem pod gmach ministerstwa. Stało tam tylko jedno auto, eleganckie BMW. Zaparkowałem kilka metrów od niego i wysiadłem z wehikułu. Nie wyłączałem silnika i chciałem tylko pokazać się Anicie. Która mogła czekać w sieni ministerstwa, bo przecież nie wiedziała, jakim samochodem po nią przyjadę. Rozgrzewając się przytupywaniem, rozglądałem się. Nagle otworzyła się przednia para drzwi BMW i wysiadło z niego dwóch krótko ostrzyżonych drągali. Jeden z nich ruszył w moją stronę, a kierowca zaczął obchodzić limuzynę. Ten pierwszy bezceremonialnie odsunął mnie i podszedł do wehikułu. Szarpnął za drzwiczki i zajrzał do środka. Halo, proszę pana! krzyknąłem trzęsąc się z zimna. Tamten nie reagował, tylko zaczął sprawdzać zawartość skrytek w wehikule. To mi nie zdenerwowało. Tak nie można. Zwróciłem mu uwagę, kładąc dłoni na jego ramieniu. Jego kolega otwierał bagażnik. A ten siedzący w moim wehikule nagle wyskoczył przede mnie i chciał chwycić mnie za prawy rękaw mojej kurtki na wysokości mojego ramienia. Natychmiast zrobiłem krok w tył prawą nogą, a jednocześnie chwyciłem go za wyciągniętą dłoń. Wykorzystałem fakt, że pod warstwą śniegu był lód. Pociągnąłem napastnika do siebie i błyskawicznie wyciągnąłem jego wyprostowaną rękę przed siebie. Prawym łokciem podważyłem jego ramię. Zrobiłem prawą nogą krok przed niego, a następnie obróciłem się w lewo, pociągając jego dłoń do jego barku. Stanął przede mną wygięty do tyłu, sycząc z bólu i sięgając po coś pod kurtkę. Spodziewałem się, co to może być, więc tylko delikatnie pchnąłem go ku ziemi. Wylądował plecami w pryzmie śniegu. Jego kolega już rozpoczynał szarze, ale w tym momencie otworzyły się tylne drzwiczki BMW. Młodzieniec nie spodziewał się tego i wpadł na nie kolanem. Stójcie! – Z wnętrza dobiegł nas krzykanity. Po chwili wysiadła i stanęła, podpierając się pod boki. Była ubrana w skórzane buty, wiązane z przodu grubymi sznurowadłami, zakończonymi wielkimi jak piłka tenisowa futrzanymi pomponami. Założyła też obcisłe dżinsy i krótki, sięgający do pasa kożuszek z kapturem. On jest w porządku, powiedziała. Stanąłem tak, by mieć na oku obu młodzieńców i czekałem, co się wydarzy. Ten, którego rzuciłem w śnieg, wstał i wściekły wycierał mokre dłonie o kurtkę. Drugi zawrócił do bagażnika i wyjął ogromną torbę podróżną. Podszedł z nią do mnie i podał mi ją. Schowaj to do tego swojego gruchota warknął. Otworzyłem bagażnik i wcisnąłem rzeczy anity do środka. Po chwili osiłek pojawił się z walizką. To chyba trzeba włożyć do środka, powiedziałem pokazując, że w bagażniku nie ma już miejsca. Walizka wylądowała na tylnym siedzeniu wehikułu, podobnie jak mały plecak. Dziękuję wam, chłopcy, Anita uśmiechnęła się. Panowie wsiedli do BMW, które po chwili gniewnie błyskając niebieskimi światełkami, włączyło się do sznura sunących ośnieżoną ulicą aut. To byli ochroniarze mojego taty, wyjaśniła mi Anita. Tata postarał się o ochronę, bo świadczy ona o prestiżu. Proszę, otworzyłem przetanitą drzwiczki. Wsiadła do wehikułu i skuliła się w fotelu. Czy ten pojazd dojedzie na miejsce? Upewniała się. To świetny wóz, mruknąłem. Dotąd mnie nie zawiódł. W razie problemów zadzwonisz po ochroniarzy taty. Chcesz powiedzieć, że to coś, wzgardliwie wydała usta. Jest lepsze od BMW? O niebo. Od Audi i innych samochodów Twoich kolegów też. Wehikuł bez problemu wyjechał na ulicę i powoli pojechaliśmy w kierunku wyjazdu ze stolicy na północ. Skąd wiesz, czym jeżdżą moi koledzy? Nie wiem, czym jeżdżą, ale wiem, co dla Ciebie jest synonimem dobrego samochodu. Nie lubisz BMW? To Twoim zdaniem gruchoty? Być może to dobre wozy. Ale ja wolę wehikuł. Uprzedzano mnie, że jesteście dziwakami. Kto cię uprzedzał? Tata, znam twojego tatę? Osobiście chyba nie, prychnęła śmiechem. Najwyżej z telewizji. Prawie nie oglądam telewizji. Ciekawe, na jakiej podstawie twój tata wydaje opinie o mnie i moim szefie? Popytał się ludzi. Jest zapewne kimś bardzo ważnym, a tak łatwo wydaje fałszywe sądy. Rozumiem. Anita ironizowała. Ty i twój szef jesteście niedocenianymi geniuszami. Twój samochód, wyglądający jak puszka sardynek, jest lepszy od limuzyny. Ty zaś, zwykły ministerialny urzędniczyna, bez trudu powaliłeś na ziemię zawodowego ochroniarza. O co więc w tym wszystkim chodzi? Wywiad twojego taty zawiódł na całej linii. Kim więc naprawdę jesteście? Musisz zdać się na swoją intuicję. Wyjechaliśmy z Warszawy i głośniej włączyłem muzykę, by nie prowokować ani do dalszej dyskusji. Musisz słuchać takich smętów? zapytała przy drugiej piosence. To Kate Bush. Powinno ci się to przydać. Uciąłem rozmowę. Niby czemu? Chciałbym, byś dała mi w spokoju posłuchać muzyki. Zdradzisz przynajmniej, dokąd jedziemy? Do starego dzierżgonia. A gdzie to jest? Na północ od ławy, na zachód od Jezioraka. Aha, burknęła i założyła ręce na piersi. Siedziała tak na burmuszo na prawie całą drogę. Co jakiś czas tylko jej telefon komórkowy wygrywał jakąś szaloną melodyjkę. Kiedy ktoś dzwonił do Anity lub wiadomość tekstową. Ruch na drodze niekiedy wzmagał się, a niekiedy jechaliśmy sami wśród śnieżnej zadymki. W Ostródzie musieliśmy zjechać z drogi Warszawa, Gdańsk. W mieście zatrzymaliśmy się przy niewielkiej restauracji nad Jeziorem Drwęckim, vis-a-vis -vis Zamku. Anita zamówiła sobie kappucino i hamburgera, a ja gorącą czekoladę i sandacza w śmietanie. Przy okazji studiowałem mapę wyszukując odpowiednią drogę dojazdu do domu Tomasza Kardasza. Z moją towarzyszką podróży wymienialiśmy tylko zdawkowe uwagi. Około czternastej skręciłem w leśną drogę, co zaniepokoiło Anitę. Gruchot się zepsuł? Udawała radość. Tędy zgodnie ze wskazówkami i mapą powinniśmy dojechać do domu naszego informatora, odpowiedziałem. Kto to taki? Lekarz. Pewnie psychiatra. Czemu akurat tej specjalności? Chcę poznać kliniczny przypadek dziwaka i dlatego zwabił cię do leśnej głuszy. Ale jeszcze nie wie... Że przyjedzie ze mną piękna dziewczyna. Wtrąciłem. Uważasz mnie za piękną? Anita była zadowolona. Użyłem tego przymiotnika tylko na potrzeby tworzonego przez nas scenariusza Thriller'a. Mówiłem, patrząc na leśną drogę przed nami, w której widać było tylko dwie kolejny opon samochodowych w kilkudziesięciocentymetrowej warstwie śniegu. I co dalej wydarzy się w tym filmie? Dopytywała się Anita. Rozegramy to klasycznie. Według obranych schematów najpierw dziwne zachowanie gospodarza, potem wypadek na polowaniu i w końcu samotna. Zrozpaczona dziewczyna musi się ratować i w finałowej scenie zabije szaleńca. Boże! krzyknęła moja pasażerka. Nie przestraszyła się mojej wizji, ale tego jak maska wehikułu zatańczyła w lewo i w prawo. Brązowe pnie drzew. Rozczapierzone gałęzie krzaków zawirowały jakby przed nami przebiegła gimnastyczka z szarfami. Natychmiast kontrowałem kierownicą i szybko zerknąłem, czy włączyłem przełożenie napędu na cztery koła. Kiedy tylko wyprostowałem auto, zredukowałem bieg i spokojnie trzymałem stopę na pedale gazu. Wehikuł mruczał, warczał, ale posłusznie sunął do przodu. W lusterku zobaczyłem za nami wielką dziurę w lodzie na kałuży która była pod śniegiem. Pokrywa lodowa załamała się pod naszym samochodem i stąd się wziął ten nasz nagły taniec na drodze. Pod maską gruchota, jak go nazywała Anita, krył się wspaniały, ognisty rumak. Zawdzięczaliśmy go pewnemu kolekcjonerowi, któremu pan Tomasz, mój szef, pomógł odzyskać skradzione obrazy. Obserwowaliśmy wtedy pewnego handlarza dziełami sztuki, który próbował wystawić starodruk. Nie wiedzieliśmy, skąd go miał i czy nie miał takich zabytków więcej. Śledziliśmy go i wtedy zobaczyłem, że spotkał się z angielskim arystokratą, którego twarz wydała mi się znajoma. To był kierowca rajdowy. Już jego pradziadek startował w 1902 roku w wyścigu o puchar Gordon Bennetta jako reprezentant Royal Automobil z lupautem marki Napier. Młody Lord odziedziczył fortunę przodków i wystawił swój team rajdowy na Subaru Impreza. Przestrzegliśmy Anglika przed kupnem starodrukku, który okazał się być w końcu kradzionym z kolekcji człowieka, starannie ukrywającego swoje hobby. Kilka miesięcy później arystokrata miał wypadek w trakcie rajdu na Cyprze. Dachował i z karoserii zostały strzępy. W tym samym czasie zepsuł się silnik w naszym starym wehikule, a remont zespołów Sastona Martina kosztowałby nas majątek. Księgowa Ministerstwa nie zgodziła się na wzięcie kredytu na naprawę wehikułu i byliśmy w kropce. Wtedy do Polski na licytację obrazów przyjechał nasz znajomy Anglik, odwiedził nas i kiedy się dowiedział o naszym problemie, postanowił nam zrobić prezent. Naprawił wehikuł wstawiając w niego elementy ze swojego Subaru. Subaru jako jedna z ostatnich marek stosuje silnik w układzie boxer, taki jak w starych garbusach. Taki układ cylindrów utrudnia wprawdzie zasilanie i rozrząd, ale obniża całą konstrukcję i punkt ciężkości, a przez to wehikuł mniej wychyla się na zakrętach. Mamy rajdowe amortyzatory Bilstein. Zawieszenie Multilink, twarde, ale mocno trzymające nas drogi. Na takim można przejechać Raid Paryż Dakar i oczywiście jeździć po polskich drogach. Mamy wyższe, bo 16-calowe koła, dzięki czemu dziury w jezdni są mniej groźne. Zainstalowaliśmy także chip tuning. To jeden ze sposobów podrasowania samochodu, żeby tak ustawić urządzenia sterujące wtryskiem paliwa i innymi parametrami, by uzyskać więcej mocy z silnika. Ten zysk mocy oznacza szybsze zużycie elementów silnika, ale ludzie, których stać na taki tuning, nie przejmują się kosztami. Byłem pierwszym klientem, który prosił o obniżenie mocy. Panowie zajmujący się tuningiem w pierwszym momencie zdębieli. Potem obejrzeli silnik, i kiedy przyjechałem po wehikuł tydzień później, ujrzałem cacko, czerwony guzik, jedno naciśnięcie i mój ekonomiczny. Klekoczący jak garbus wehikuł ryczał jak prawdziwy lew. Na urodę na razie trudno coś poradzić i wehikuł jest jak larwa owada, z wielkimi gałami reflektorów. Droga łagodnie wiła się między wzgórzami porośniętymi lasem mieszanym. Ślady opon pojazdu, który jechał tędy przed nami, dawno zniknęły w jakiejś przecince. Ja, zgodnie z instrukcjami Tomasza Kardasza, miałem dojechać na skraj Jaru którym płynęła rzeczka Młynarówka. Po około kwadranę się dojechaliśmy w takie miejsce i wtedy Anita znowu krzyknęła. O, Boże! Uwaga, padnij! Pochyliła się starając ukryć się poniżej poziomu deski rozdzielczej. Powstrzymałem się przed gwałtownym naciśnięciem hamulca, bo gdyby pod śniegiem był lód, to natychmiast stoczylibyśmy się w kierunku dna jaru. Utrzymaliśmy się na drodze, ale odruchowo spojrzałem we lewo, na młynkówkę. Szalała między głazami niczym górski potok, kilkanaście metrów poniżej drogi, na której się zatrzymaliśmy. Na brzegu skarpy nad drogą, trzydzieści metrów od nas, siedział na koniu mężczyzna i mierzył do nas ze sztucera z lunetą.